Pożegnajcie się z Kolei, bo być może już nigdy nie zobaczycie. Siemanko! Cześć, Krzysztof, jest Kwarczyński. Dobrze, Adamik, to może ty mi wytłumaczysz, o co chodzi? My jedziemy do Okrocieńca. Jedziemy w czwórkę na ten survival. Czego najbardziej panowie się obawiacie, będąc w lesie? Być odłączeni od rzeczywistości, od świata. Moi drodzy, oszukali nas, wcale nie jedziemy do Ogrodzieńca, tylko do Żelazka. Mamy spać w hamakach, jednak się okazało, że nie na klimatach, tylko w powietrzu. No to jest. No co to jest, Adam? No powiedz, tłumacz. No. Słabo nam ich jest. Daliśmy się jakieś 4 km od naszego obozowiska. W tym oto miejscu powiesiła się młoda kobieta. Doszło niestety do samobójstwa, dziewczyna młoda. Pognęła się dokładnie 4 lata temu na swoje życie. Mamy jeszcze tylko czerwone światło. Jesteś wiesz. Opowiadaj. Co, no i pójdź spać i rano wstać. Co za noc! Ach. Siemanko drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na Ovation TV. No, mamy już kolejną noc za nami, pod gołym niebem, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Chłopcy jeszcze śpią. Krzysztof Skwarczyński z kanału Skwańczyk TV jeszcze śpi. No ale ja powoli wstaję, ruszam, robię śniadanie. Krzysztof? Krzysztof? Halo, jesteś Krzysztof? Jesteś Krzysztof? 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 Gdzież on poszedł? No i pewnie poszedł się złamać, poszedł pewnie na dwójkę, gdzieś go znajdziemy zaraz. Adamik? Wstawaj Adamik, wstawaj. Adamik, jesteś tu? Cześć, Adam. Adama też nie ma. Gdzie oni wszyscy poszli? Być może wszyscy poszli się łamać. Ciekawe, gdzie ten Krzysztof Skwarczyński z kanału Skwańczyk, który poszedł. Kurczę, nie będzie... Nie ma Adamika, nie ma Krzysztofa. No nic, trzeba poszukać ich za chwilę. A tymczasem myjemy garnuszki, żeby można było je czysto spakować do torby. Aż kurde, gdzie oni są? Krzysztof! Adam! Adam z kanału Markrza i Krzysztof z kanału Skwańczyk TV. Jesteście tu? Moi drodzy, nie ma ich. Kurczę, chciałem nagrać dla was piękny materiał, ale jak widzicie, nie ma ani Adama, ani Krzysztofa. Nie wiem, gdzie poszli w nocy. Wyszli gdzieś z namiotów i ich nie ma. Może na tej górze ich znajdziemy, także lecimy. Gdzie podzieli się ty wszyscy nasi przyjaciele? O, Adam! Siemanko, Adam, gdzie ty byłeś? Gdzieś ty chłopie był całą noc. W kolejnym punkcie na naszej mapie dzisiejszej jesteśmy na tak zwanym Słonie. To jest taka skała wapienna. O, Adam. Cześć. Cześć. Kurde, chłopie, szukałem cię pół dnia dzisiaj. Gdzieś ty, kurde, Polak. No, się... wyszedłeś z hamaku, siemanko. Postanowiłem, że się złamię w takim niebieskim miejscu. Kurde, no. No i to zrobiłem. Jezus Maria, naprawdę, Adam. Ty to jesteś gość. Powiedz coś o tym miejscu. Tutaj ponoć po komunii dzieci przychodzą. Nie modlą. Tak? Tak. A jak sobie dziecko to idzie skały zrzucają. No, tutaj na horyzoncie możecie zobaczyć jest zamek w Ogrodzieńcu. Proszę bardzo. O, fajne miejsce, kurde, 25 metrów. Proszę operatorze, niech tu operator wejdzie do góry. No, do ciebie będę łapał. 25 metrów. Zaraz zobaczycie, moi drodzy, jak wygląda to wszystko z lotu drona. A tutaj widzicie, jak się wspinają właśnie wspinacze, te skały wapienne. We'll be right back.
A no wiesz co, no bo tak się zastanawiam, gdzie jest Krzysztof, no bo kurczę, w nocy się normalnie położyliśmy do naszych hamaków, rano się budzę, nie ma ciebie, nie ma Krzysztofa, no ciebie znalazłem, nie wiesz, gdzie on mógł pójść? Powiem ci, jak wstawałem, to go już nie było i nie wiem, ja myślałem, że ty coś wiesz. Ale słyszałem, że jakiś wilk grasuje w okolicy, może go zeżar, bo co? Może wilk go zeżar, ale wiesz co, jest, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo widziałem jego ślady, idą w kierunku takich piasków w środku lasu, tam gdzie byłem wcześniej z nim i pokazywałem mu to miejsce, gdzieś ta młoda kobieta na wieczerze panieńskim powiesiła i tam właśnie się ślad urywa, więc nie mam pojęcia, co się z nim stało. Czy to może próbował przeżyć to sobie, co ona, nie wiem, szukałeś na drzewach? Nie. Wiesz co, musimy go poszukać, idziemy. Idziemy. Krzysztof! Jesteś tam? Krzysztof! Krzysztof! Zobaczmy, poszukajmy go dalej. Spójrzmy dalej. Krzysztof! Jesteś tu? Adam, może tam nie wchodź, jego tam na pewno nie ma. Chociaż to miejsce, gdzie to rozpadnisko w tym piasku, możliwe, że on tam wleciał po prostu. Musimy go wyciągnąć stamtąd. Krzysztof! No idź tam dalej. No a to idziemy tutaj, wychodzimy do góry. Krzysztof, gdzie jesteś, cholero jedna? Poświęcenie, żeby Krzysztofa znaleźć. Ty! Krzysztof! Gdzie jesteś? Jesteś, Krzysztof, widzę cię! Jesteś! Siemanko, Krzysztof Twarczyński! Już cię znaleźliśmy wreszcie! Tak. Jesteś, Boże, jak myśmy cię szukali, chłopie! Wiesz co? Cześć! Wstałem w nocy. Gdzie się, co się działo? Już tu myślałem, że ta zmora tego... tej kobiety, która gorzej, się powiesiła. Co gorzej się stało? Poszedłem w nocy, wstałem, żeby się złamać i mnie wciągnęło! Piaski mnie wciągnęło. Wpadłeś tutaj do tej dziury po prostu, tak? Nie, wpadłem do zupełnie innej dziury, a teraz wychodzę w zupełnie innej. Jezu. Nie wiem co. Nie wiem, w ogóle to jest jakaś noc pełna przygód. Gori, wychodź. Wychodź. Dobrze. Jeszcze ja, jak byście wyleźli? Mówisz, że tutaj wpadłeś do tej dziury w nocy? Właśnie nie do tej. A do której? Właśnie nie do tej, do zupełnie innej. Poszedłem do piaskowej dziury, żeby tam się złamać, bo wiesz, to dziurkę wykopiesz małą. Na szczęście jest Krzysztof! Jesteś! Cały i zdrowy, także znaleźliśmy Krzyśka, jest wszystko dobrze. Znalazł się, myśleliśmy, że go już straciliśmy, ale jest. Tak, jestem. Ja tylko może się zwrócę jakby do moich widzów, bo na moim kanale nie będzie tych głupot. Rafał Grymin. O, to ja. Dziękuję. Chcę umrzeć. I Adam Schmidt. Dziękuję. Czy co, teraz takim czymś mogę iść i będę sobie mógł w lesie legalnie mieszkać, tak? Nie, to jest dla ciebie, żebyś wiedział, że byłem tutaj. W stanie pójść i aha, umrzeć. Więc kolejny odcinek na Ovation TV dobiega końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście polecamy Szkołę Przetrwania, Akademię Bushcraftu i Survivalu, tak? Było fajnie, polecamy, zapraszamy. No i ocena oczywiście. A, ocena może być tylko jedna. 11/10. Dobra, to co, wylecicie? Tak, lecimy.
Jesteśmy już w pełnym składzie. Opuściliśmy tutaj Pawła, który nam przewodził właśnie przez te całe 24 godziny po tej Akademii Bushcraftu. Teraz jeszcze sobie tak to wszystko podsumujemy. Adamik, jak ocenisz tutaj tę całą szkołę Bushcraftu i całą Akademię? No było bardzo fajnie, miło, no tak jak wypadł w lesie, no bardzo podobały mi się skałki. Najbardziej się podobało na tej skałce, tym słoniu takim, co tam siedziałeś, nie? No też było fajnie, ale jaskini też było super. Tutaj też jest Krzysztof Skwarczyński, no, którego nie było praktycznie 12 godzin, większość czasu nie było go z nami. Wczoraj gdzieś wyszedł, oddalił się, byliśmy przekonani, że jakieś beboki go porwały, czyli duch tej strasznej zjawy, kobity, tej dziewczyny, która się powiesiła tam w tym miejscu, no ale na szczęście wyszło na to, że zapadł po prostu się pod ziemię i wpadł do takiego tunelu. Chodził po wiórze krakowsko-częstochowskiej w takim tunelu, w takiej jaskini i go właśnie w tej jaskini żeśmy znaleźli, więc na szczęście jest cały i zdrowy. Sprostować chciałbym nie złamałem się w jaskini, nic tak. Nie zostawiłem po sobie w jaskini. Ale wytłumacz mi, odpowiedz mi na koniec jeszcze na jedno proste pytanie, po co w takim razie wychodziłeś w nocy do tego lasu? No właśnie chyba po to, nie? Na spacer może chciałem tak, iść, tak? Tak, tak, tak. Chciałem zobaczyć, zweryfikować tą historię, co opowiadałeś ściemniaj, o tej kobietce, co się Krzysztof. Także dobrze, moi widzowie. Oczywiście pamiętajcie, żeby dać subskrypcję. Ci, co jeszcze tego nie dali, są nowi na kanale, dajcie subskrypcję. Będzie dużo różnych filmów. Wiecie, że ten kanał Obation TV naprawdę jest... Przeróżne rzeczy tam się dzieją. Naprawdę od pływania z delfinami, pochodzeniem po lesie i spaniu w hamakach i tak dalej, i tak dalej. Także Krzysztof, potwierdzisz to, nie? Znaczy, jak mogę na razie potwierdzić, tylko spanie w hamaku. Ja z delfinami nie pływałem. A ja pływałem. Widzieliście to w ostatnim vlogu. Na zdrowie, Adam. Więc tutaj różne ciekawe mamy projekty w tym roku. COVID nam teraz na szczęście nie będzie tutaj doskwierał, miejmy nadzieję, i będziemy sobie latać teraz wszędzie po świecie, Krzysztof, nie? I nagrywać dla Was kolejne ciekawe filmy. Więc dziękuję, że oglądaliście to do końca i na razie. Ty wziąłeś swoje rzeczy do Nessy. Dobra, chłopaki. Cześć, Stefane. Cześć. Trzymaj się. Dzięki za wspólny przypad. Odpoczywaj. Dobrego. Czyli żegnamy się tutaj z Adamem i z Krzyśkiem. Cześć. I lecimy już do domu, do Iguśki i do Kasi. Na pewno się bardzo stęskniły, że tak długo nas nie było, więc lecimy z powrotem do domu. Cześć, przyjechałem cały i zdrowo. Dziękuśko. Dobra, bardzo fajnie było. Dziękuję za prezent. To był najwspanialszy prezent, jaki dostałem w życiu.